Cześć, witam Was w pierwszej części poradnika dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mszą tradycyjną lub dla takich, które od niedawna dopiero na taką mszę uczęszczają i mają jakieś tam swoje pewne pytania, na które szukają odpowiedzi. Postanowiłem nagrać taki poradnik, ponieważ w polskim internecie nie ma takiego jednego poradnika, który by odpowiadał na większość pytań zadawanych przez osoby początkujące. I ten poradnik będzie się składał z kilku części. W każdej części będę odpowiadał na jedno pytanie. Dlatego jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to już na starcie zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami. I tak jak mówiłem wcześniej, ten poradnik będzie się składał z odpowiedzi na pojedyncze pytania, także każdy jeden odcinek to będzie jedna odpowiedź, a pytanie biorę z ankiet, które jakiś czas temu wstawiłem na grupy tradycjonalistyczne na Facebooku, w których to mogliście dodawać swoje opcje i głosować, i na te najwyżej oceniane pytania będę starał się tutaj odpowiedzieć. Także, żeby nie przedłużać, przejdźmy do pierwszego pytania. Jak mam uczestniczyć we mszy tradycyjnej, skoro nigdy na niej nie byłem? No to jest takie pytanie, które wydaje się najbardziej podstawowe i faktycznie tak jest, jest bardzo istotne. Dlatego, że dużo osób, które po raz pierwszy się wybierają na mszę trydencką lub od niedawna na nią chodzą, zastanawia się, no co tak naprawdę tam trzeba robić. Czy jak pójdę, to będę wiedział, kiedy mam uklęknąć, kiedy mam wstać, czy będę wiedział, jak odpowiedzieć kapłanowi na to, co mówi, czy będę wiedział, jak coś zaśpiewać, czy będę wiedział, jaki to jest moment przy, czy zrozumiem słowa, które kapłan wypowiada lub śpiewa, które śpiewa chór i tak dalej. Potem jak idziemy na taką mszę po raz pierwszy, to widzimy, że tutaj ktoś sobie klęczy, tutaj ktoś sobie wstanie, tutaj ktoś śpiewa, ktoś odmawia jakąś modlitwę i tak dalej. I taka osoba, która po raz pierwszy się tam znajdzie, ma taki mętlik w głowie i zastanawia się, o co tu tak naprawdę chodzi. Tak naprawdę takie dylematy bardzo często są spowodowane tym, że większość z Was chodziła na nową mszę przez dłuższy czas i z tej nowej mszy próbujemy przenieść schematy na mszę tradycyjną. A te dwie msze mają zupełnie inny przebieg i uczestnictwo wiernych w mszy tradycyjnej polega zupełnie na czym innym niż uczestnictwo wiernych w nowej mszy. W nowej mszy bardzo często to uczestnictwo opiera się na dialogach z kapłanem, na tym, że kapłan coś mówi, my odpowiadamy, że razem przyjmujemy pewne pozycje, podajemy sobie ręce w pewnych momentach i tak dalej. Natomiast w mszy tradycyjnej wygląda to zupełnie inaczej, ale nie ma sensu przenosić tych schematów z mszy nowej do mszy tradycyjnej, ponieważ ta msza jest oparta na zupełnie innej duchowości niż msza nowa. I jak sobie zajrzymy na przykład do mszału rzymskiego, to dowiemy się, że przepisy liturgiczne dotyczą jedynie kapłana i służby ołtarza. Dlaczego? Dlatego, że msza święta jest tak naprawdę akcją wyłącznie kapłana. A dlaczego kapłana? Dlatego, że kapłan zastępuje podczas mszy świętej Chrystusa i składa Panu Bogu ofiarę w Jego imieniu. Tak naprawdę cała msza święta należy wyłącznie do Chrystusa, a w momencie, w którym jest sprawowana, no to kapłan jest jego zastępcą. Czyli tak naprawdę kapłan jest osobą, która jest w pełni jedynie odpowiedzialna za odprawienie mszy świętej. Także niezależnie od tego, co my będziemy tam robić, czy będziemy odpowiadać, czy będziemy siedzieć, czy będziemy klęczeć, czy będziemy w ogóle skupieni na tym, co się dzieje, to msza święta tak czy siak się odbędzie. Także tutaj nie musicie rozumieć wszystkich rzeczy, które kapłan wypowiada i tak dalej. Powinniście mieć w świadomości to, że kapłan jest odpowiedzialny za mszę świętą i jest do niej bardzo dobrze przygotowany. Dlatego musicie mu zaufać, że on ją dobrze odprawi, a od was zależy tylko i wyłącznie, jak przeżyjecie mszę świętą. I to jest bardzo istotna kwestia. I bardzo często osoby, które po raz pierwszy się wybierają na mszę tradycyjną, mają taką obawę, że no ja nie będę wiedział, co zrobić, może nie będę wiedział, jak się zachować, ludzie się na mnie krzywo spojrzą, że nie w tym momencie uklęknąłem i tak dalej. Dlatego już na starcie zaznaczam, że nie masz się kompletnie czym stresować. Kapłan odprawia mszę świętą, on odprawi ją dobrze, a my powinniśmy przeżywać mszę świętą na sposób duchowy. Więc jak się powinieneś tak naprawdę zachować na mszy świętej? Powinieneś się zachować tak, jakbyś stał na Golgocie pod krzyżem w momencie, w którym Pan Jezus umierał. Ponieważ msza święta jest dokładnie tą samą rzeczywistością. Ona w sposób duchowy uobecnia ofiarę Chrystusa złożoną na Golgocie za nasze grzechy. I podczas mszy świętej powinniśmy się zachować dokładnie tak, jakbyśmy stali pod krzyżem. A najlepszą postawą podczas mszy świętej, oczywiście mówię o postawie wewnętrznej, bo ta jest najważniejsza. Oczywiście postawa zewnętrzna powinna odzwierciedlać naszą postawę wewnętrzną, ale ta zewnętrzna jest wtórna. Pan Bóg patrzy tak naprawdę na nasze wnętrze i to wewnętrznie powinniśmy przeżywać mszę świętą i powinniśmy adorować ofiarę na swój sposób, bo na mszy świętej dzieją się rzeczy niewidzialne dla zmysłów i niepojmowalne dla rozumu. Dzieją się tam rzeczy duchowe. Mamy do czynienia z tajemnicą i właśnie w sposób duchowy, w sposób tajemniczy uczestniczymy tak jakby w wydarzeniach Golgoty. Nie jesteśmy tam fizycznie, nie powinniśmy sobie wyobrażać Pana Jezusa wiszącego na krzyżu i opierać swojej adoracji mszy świętej czy swojej adoracji Najświętszej Ofiary na wyobrażeniach, bo wyobrażenia bardzo często prowadzą donikąd i staramy się skupiać wtedy na swoim subiektywnym podejściu.
Tak naprawdę dobrym środkiem do przeżywania mszy świętej jest prywatna modlitwa, gdzie słowa, które sobie wypowiadamy w głowie, powinny nam pomagać w adoracji tego, co się dzieje. Tutaj dobrymi przewodnikami są modlitewniki z dwudziestolecia międzywojennego i starsze. Jeżeli posiadacie taki modlitewnik, no to już macie pewne ułatwienie. Te modlitewniki zawierały modlitwy na poszczególne części mszy świętej, że w trakcie Kyrie możemy odmawiać taką modlitwę, w trakcie Glorii taką modlitwę, w trakcie Credo taką i tak dalej. Natomiast jeżeli nie macie takiego modlitewnika, to też nie ma tragedii, bo w trakcie mszy świętej możecie modlić się na dowolny sposób, bo najważniejsze jest wasze nastawienie wewnętrzne, żebyście wiedzieli, że uczestniczycie w wielkiej tajemnicy, że uczestniczycie w czymś, czego i tak nie pojmiecie rozumem, i wasza modlitwa, wasza prywatna ofiara może się połączyć właśnie z tą ofiarą, którą kapłan składa. I bardzo dobrą praktyką jest też zanoszenie własnej intencji na mszę świętą, ponieważ tak jak mówię, msza święta to jest uczestniczenie w wydarzeniach z Golgoty na sposób duchowy, więc Panu Jezusowi, który umierał na krzyżu, możemy zanieść też swoją intencję. I możemy na przykład przedstawić taką intencję sobie na początku mszy, później wszystkie modlitwy, które w trakcie mszy świętej będziemy odmawiać, możemy właśnie ofiarować w tej intencji. No i teraz pewnie zadacie sobie pytanie, po co jest w takim wypadku mszalik? Otóż mszalik sam w sobie, taki mszalik dla wiernych, do powszechnego druku wszedł dosyć późno, bo gdzieś dopiero na początku XX wieku, podejrzewam, że w latach 20. XX wieku w Polsce dopiero gdzieś te mszaliki zaczęły być drukowane. Oczywiście wcześniej sporadycznie też były, ale nie była to reguła. Dopiero w XX wieku pojawiła się taka tendencja w Kościele, żeby włączyć wiernych do aktywnego udziału w liturgii. I był to taki pierwszy krok na drodze dalszych reform liturgicznych, ale to jest zupełnie inny temat. I dopiero wtedy zaczęły być drukowane powszechnie takie mszaliki z tłumaczeniem polsko-łacińskim. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, modlitewniki zawierały głównie modlitwy dla wiernych, tak żeby oni mogli duchowo łączyć się z ofiarą mszy świętej, a niekoniecznie przeżywać ją intelektualnie. I teraz, czy uważam za pożyteczne śledzenie mszalika w trakcie mszy świętej? Zdecydowanie nie, ponieważ to angażuje bardzo nasz intelekt, czyli zaczynamy czytać sobie to, co kapłan odmawia przy ołtarzu, zaczynamy czytać sobie to, co chór śpiewa lub to, co kapłan śpiewa, i próbujemy śledzić wszystko słowo w słowo. A pamiętajmy, że msza święta to nie jest jakiś wykład czy jakiś przekaz kierowany do nas, który musimy koniecznie zrozumieć. Pamiętajmy, że tam się odbywa tajemnica, która jest i tak niepojmowalna dla naszego rozumu. Więc czy zrozumiemy wszystkie słowa, które tam kapłan odmawia przy ołtarzu, czy zrozumiemy, co ministranci odpowiadają, czy zrozumiemy, co chór śpiewa, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Możemy kompletnie nic nie zrozumieć. Ważne, żebyśmy wiedzieli, co tam się odbywa w sposób niedostrzegalny dla zmysłu. Ponieważ podczas mszy świętej mamy do czynienia z rzeczywistością, która przewyższa nas pod każdym względem. Przewyższa nasz rozum, nasze zmysły, nasz sposób pojmowania. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, do czego kapłan wzywa w dialogu przed prefacją, czyli do uniesienia swojego serca. Czyli żeby swoją miłością złożyć Panu Bogu swoją prywatną ofiarę w trakcie najświętszej ofiary, która składa się na ołtarzu. Taki jest prawidłowy porządek przeżywania mszy świętej. I mszalik, jeżeli ma być pożyteczny, może być, może nam posłużyć do tego, że możemy na przykład w domu zapoznać się ze strukturą mszy świętej. Wtedy będziemy wiedzieli, w którym momencie mszy świętej jesteśmy. Oczywiście z czasem wejdzie to wam w nawyk. Jak będziecie uczęszczać na mszę trydencką, no to po pewnym czasie już będziecie wiedzieć, że to jest ten moment mszy świętej, a to jest tamten. Natomiast na początku możecie sobie taki mszalik prześledzić na przykład w domu przed mszą świętą, żeby wiedzieć mniej więcej, mieć rozeznanie, co się dzieje. Natomiast no pamiętajmy, że najważniejsze jest nie to, czy zrozumiecie wszystkie słowa, czy będziecie śpiewać, czy będziecie odpowiadać na to, co kapłan mówi, bo bez tego msza święta doskonale się odprawi. Ważniejsze jest to, jak wewnętrznie, duchowo przeżyjecie mszę świętą, a moim polecanym sposobem, i to była praktyka wieloletnia wiernych przed XX wiekiem, było odmawianie właśnie modlitw różnego rodzaju, czy takich z modlitewnika, tak jak mówiłem wcześniej, czy odmawianie różańca, czy nawet cicha adoracja, która też może być pewną formą przeżywania mszy świętej. Najważniejsze jest to, czy będziemy mieli w trakcie tej mszy świętej odpowiednie nastawienie wewnętrzne, czy będziemy, tak jak mówiłem, próbowali łączyć się duchowo z ofiarą, która w sposób duchowy uobecnia się na ołtarzu, czy będziemy raczej próbowali traktować mszę jako jakieś wydarzenie intelektualne, które jak najlepiej próbujemy zrozumieć. To drugie jest nie najlepszym rozwiązaniem, dlatego czy będziecie odmawiać różaniec, czy będziecie odmawiać modlitwy z modlitewnika, czy będziecie adorować w ciszy, czy będziecie modlić się po swojemu, tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyście wewnętrznie wiedzieli, że w tym momencie Pan Jezus umiera na krzyżu, i próbowali połączyć się z tą ofiarą, składając na przykład swoją intencję, i próbowali to przeżywać na sposób godny i odpowiedni dla tej chwili.
Także to jest tak naprawdę najważniejsze. Wasze przeżycie wewnętrzne. Nie zewnętrzne znaki, nie zewnętrzne postawy. O postawach opowiem w drugim odcinku. Także spokojnie. Natomiast tutaj mówię o tym samym przeżywaniu mszy świętej, na czym ono powinno polegać. Także pamiętajcie, że to jest bezkrwawe uobecnienie ofiary krzyżowej Chrystusa i żebyście zachowywali się w sposób godny, tak jak stojąc pod krzyżem człowiek powinien się zachować. No i waszą dodatkową duchową korzyścią może być to, że zaniesiecie Panu Jezusowi swoją intencję i w trakcie ofiary składanej przez kapłana ta intencja również dotrze do Pana Jezusa i połączy się z tą ofiarą, którą kapłan składa na krzyżu. Także to jest równoznaczne z tym, co by było, gdybyście stali pod krzyżem i poprosili o coś Pana Jezusa. Myślę, że to przyniesie po pierwsze lepsze przeżycie mszy świętej dla was, a po drugie może wam przynieść znacznie większe korzyści duchowe niż śledzenie tekstu kropka w kropkę i z próbą zrozumienia wszystkiego, co się dzieje, bo po pierwsze w tym się łatwo pogubić, po drugie redukuje to przeżywanie mszy świętej do czegoś intelektualnego, a jest to coś, co i tak przewyższa nas intelektem, tak jak mówiłem wcześniej. Także to byłoby tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część poradnika. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było w miarę zrozumiałe. Jeżeli spodobał ci się ten film, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami, a także zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a Okiem Tradycjonalisty na Facebooku, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część poradnika. Zapraszam na kolejne części i do następnego. Czołem!